Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy ten cykl podcastów od rozmowy z Krzysztofem Zanussi. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. I rekonstrukcja cyfrowa, jak widzimy tutaj na logo, dużym, świecącym się. I tak jak przeglądałem te filmy, które są zrekonstruowane cyfrowo pańskiem, od razu mi się rzucił w oczy jeden z moich ulubionych pańskich filmów, czyli Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. I tak na początek zapytam, skąd ten tytuł, bo to jest coś, co zawsze mnie fascynowało, bo to jest jeden z, naj, z najlepszych tytułów w historii <grym> kina. Ja, ja mówię zupełnie szczerze, to jest tytuł, który, który mógłby być sloganem na koszulce. No, nie wiem, czy to bym się sprawdził, ale to nie jest mój tytuł. Ja to pożyczyłem, ale pożyczyłem go z grafi od graficiarzy, którzy napisali to zresztą na murze cmentarza. I to jak w jakimś innym języku ja to sobie tłumaczyłem, ale potem okazało się, że to jest taki jeden ze z tych sloganów graficiarskich, który trochę krąży po świecie. No, i, i tak ten film ruszył, i tak bywał. Tylko, że zauważyłem, że w kręgach kościelnych zawsze go tylko do połowy czytano: to znaczy, życie jako śmiertelna choroba. Kropka. A przenoszona drogą płciową, jakby było już przemilczane. Podczas kiedy to wielka łaska, że mamy taką drogę i że mm -hmm. nie rozmnażamy się przez klonowanie, bo to byłoby ogromnie nudne. No, to jest może przyszłość, która nas niestety będzie już niebawem czekać. Ja, ja teraz jak ten film, tak przypomniałem sobie przed, przed naszym programem, który był już zrobiony, ile? 23 lata temu. No, dosyć, dosyć. Dwie dekady już minęły. Tak się zastanawiam, czy dzisiaj, gdyby pan pisał tą postać główną, którą zagrał Zbigniew Zapasiewicz, czy ona byłaby tak samo napisana, czy, et, 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 prof, czy profesor, naukowiec, lekarz, dosyć cynicznie podchodzący do życia, jeszcze by poszedł do księdza, żeby z nim porozmawiać o tym, czy życie ma sens. No i myślę, że w biedzie to każdy rozmawia z, ka z każdym, kto ma jakiś klucz do jakiejś odpowiedzi, więc to by się, myślę, nie zmieniło. Wiadomo, że najzagorzelsi ateiści udawali się czasem na rozmowy do wierzących, żeby zapytać, w co tam ci wierzą i czy tam może jest jakieś coś do skorzystania. Pamiętam, jak prezydent Mitterrand, który był no na pewno bardzo głęboko zakorzeniony w takiej materialistycznej filozofii, przed, pod koniec życia odwiedzał kilku głośnych francuskich katolików, żeby pogadać o śmierci, o odchodzeniu, o czymś takim. Także to by się chyba nie zmieniło. To jest chyba takie, takie częste zachowanie. To nie znaczy, że ktoś się nawrócił, to nie znaczy, że ktoś uwierzył, tylko że się chciał przekonać, czy tam aby nie ma może jakiegoś chociaż okruszyny prawdy. Ale wie pan, bo ja ten film odbieram, właśnie, właśnie życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, też trochę w kontekście liczby doskonałe ostatniego pańskiego filmu, gdzie również mamy postać dosyć zblazowanego cynika, bardzo bogatego człowieka, Andrzej Zawern się w niego wciela, który również doświadcza możliwej śmierci, nagłego przerwania życia, końca, tak? przeżywa zamach terrorystyczny i on do księdza nie idzie. Nie, nie ma tam rozmowy religijnej, duchowej, takiej, w takim wymiarze jak w tamtym No W jego wypadku nie ma, bo to jest inny bohater, to jest bohater w ogóle właściwie innej narodowości, bo on jest takim prawdziwym kosmopolitą. Polstawiam go jako człowieka, który jest z pochodzenia Pol z Polski. Ale gdzie on te swoje interesy robi w ciągu historii mojego filmu, tego nie określamy. Spotykamy go akurat w Izraelu i może być wszędzie. No więc on nie jest też tak kulturowo zakorzeniony w tym świecie, gdzie. Powiedzmy, myśl chrześcijańska jest, jest, jest dominująca, tylko po prostu przechodzi obok i akurat spotyka tego swojego dalekiego kuzyna, jeżeli to kuzyn, i od niego słyszy wiele takich myśli, które są, no wyrastają z chrześcijaństwa. Ale to jest coś, co też mi się rzuciło w oczy w tym filmie właśnie w liczbie doskonałej, że, że nie ma że nie było tego pierwiastka duchowego tak mocno zaznaczonego jak w poprzednich pana filmach w kontekście przemiany czy braku przemiany tego głównego bohatera. I tutaj ja to napisałem w swojej recenzji. Zastanawiam się, czy pan też nie, nie widzi dzisiaj roli Kościoła inaczej niż kiedyś, że Kościół może stracił tą swoją rolę przewodnią zupełnie już. Nie, nie, myślę, że on nie, znaczy bardzo ona osłabła rzeczywiście. Ale jest ona jedną z dróg i do tej drogi można dojść, może gdyby mój bohater nie umarł, to może by się nawet zagłębił bardziej w chrześcijaństwo, aczkolwiek wyraźnie wywodzi się z judaizmu. Natomiast Kościół jako instytucja, no rzeczywiście musi dzisiaj szukać nowej drogi, bo te drogi z XIX wieku powiedzmy, któreśmy odziedziczyli są nieskuteczne, one do ludzi nie docierają. A z kolei to syte społeczeństwo, o którym profesor i Ksiądz Halik, taki czeski myśliciel chrześcijański, mówi dzisiaj o społeczeństwie pełnego brzucha, że to jest to społeczeństwo, które nie stawia sobie pytań metafizycznych, bo pełny brzuch jakby to, to neutralizuje. Jak już jesteśmy bezpieczni, to właściwie wolimy. Nie pytać o sprawy ostateczne, nie zaglądać do przepaści, która się przed nami tam otwiera. I to jest taka nowość pewna w historii ludzkości, bo nigdy nie było takiego procentu ludzi sytych, jak jest dzisiaj w społeczeństwach rozwiniętych. Tak, ale jak spojrzymy na Stany Zjednoczone i na Europę, wciąż jakaś chyba różnica jest. To znaczy, ja wiem, że w Amerykanie może może nie są aż tak religijni jak też byli, ale jednak wciąż te odwołania przynajmniej do Boga w Stanach Zjednoczonych są. Wciąż jest in God we trust, wciąż jest God bless America, czego nie ma w Europie. No tak, ale jest też God, Bóg wymieniony na, na banknotach. To jest inne, no bo Ameryka jest społeczeństwem tych imigrantów na ludzi biednych, którzy tam przyjechali. I którzy też wydali Mertona, wydali Mistyku, wydali chrześcijaństwo bardzo wysokiej klasy, wysokiej głębi. A mówimy tutaj o tym o takim chrześcijaństwie no bardziej ludowym, czyli takim bardziej obrzędowym, który jest, wynika raczej z obyczaju, aniżeli z jakichś takich metafizycznych potrzeb. W Liczbie Doskonałej tam jest, tam jest bardzo taka mocna scena, kiedy główny bohater przychodzi na cmentarz tak, i widzi, czy przed bramą, przed cmentarzem, widzi bezdomnego, którego gra Jan Nowicki. To jest też jedna z jego ostatnich ról, już przed śmiercią. Wręcz ostatnia, tak? Wręcz ostatnia. No tam jeszcze filmy różnie, te premiery mają jeszcze z nim. jakieś wychodzą w kinach, ale to jest ostatnia jego rola. I on mu daje pieniądze, żeby on się wyrzekł Boga. Ale to i znów rozmowa o Bogu jest z kimś, kto właśnie tego sytego brzucha nie ma, jest wręcz bezdomny. Tak? Jest kimś, no tak, kto... ale bezdomny jest i wierzy. No I nie daje się skorumpować. Tak jak pierwsi chrześcijanie no życie oddawali za to, żeby nie wyrzec się tego, co zyskali, to znaczy tego, tej wiary, która świeżo do nich przyszła. Ja znów, ja znów będę podkreślał tutaj, że w liczbie doskonałej ta, to jest ta różnica między liczbą doskonałą i y, życiem jako śmiertelną chorobą przenoszoną drugą płciową. Ja widzę y, związki z tymi dwoma światami, tymi dwoma mężczyznami cynicznymi dosyć, których tam pan przedstawia, ale jednak jeden, jeden z nich y, y, no, 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 mocniej szedł w tą stronę może nie tyle duchowości, ile gdzieś. Y, y, Przyjął do wiadomości, że może istnieć jakiś świat, nie tylko ten jego. Natomiast ten bohater dzisiejszy już tego nie do końca przyjmuje. Nie, w ostatniej chwili przyjmuje, proszę uważać, bo tam jest ostatnia scena, która wyraźnie świadczy o nawróceniu. Mhm. Jeżeli człowiek, mój umierający bohater, mówi, że źle przeżył życie, bo nie kochał. No to to już jest, to już jest po tej dobrej stronie, i myślę, że będzie mu to darowane. No to, jest, no to jest ciekawe, bo ja tak nie do końca też to odebrałem. To znaczy tak się zastanawiam, czy, 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 czy do końca tego narcyzmu tego bohatera, yy, czy ten narcyzm jednak też w nim gdzieś tam nie, nie przejawiał się do końca. Tak? Nawet, nie nawet, się nawet przejawiał, ale po prostu, pryzmat... ale no po prostu on, jest, on jest głęboko niedoskonały. Jest właściwie mm. bardzo niedobrym człowiekiem, ale zdolnym do takiej refleksji, w której w końcu przyznaje się do błędu. Mm -hmm. A przecież tylko o to chodzi. Mm -hmm. No właśnie, no i rozmawiamy, rozmawiamy cały czas o tej, o tej cywilizacji europejskiej, rozmawiamy cały czas o tej cywilizacji, która moim zdaniem też odchodzi, się kończy i, i nie ma nic, co by ją zastąpiło, ale chyba pan wciąż. No chyba jest, co ją zastąpi, bo są inne cywilizacje, które się rwą do tego, żeby zarządzać światem i sprowadzić swój porządek. No Proszę się przyjrzeć Chińczykom, oni mają program na to, jak. Tym światem zarządzać. A myśl pan, że Chińczycy byliby w stanie zarządzać Europą? To znaczy, to nie oczywiście. jest do końca, że Europa będzie wydmuszką, która może być miejscem do sprzedawania chińskich produktów, ale duchowo Chińczycy w to i tak nie wejdą? Tego nie wiem oczywiście i uważam, że Europa ma ciągle ogromny potencjał i dlatego chrześcijaństwo też rozkwitło do końca w Europie. Ono jest najbardziej, najskuteczniej inkulturowane w Europie i ciągle wierzę, że to się może odrodzić, bo odrodziło się już wielokrotnie. Chociaż taka smutna anegdota mówi, że kiedyś ktoś musiał powiedzieć Feniksowi, że już więcej się nie odrodzi z popiołów. Ale to tak może nie jest, jeszcze się może odrodzimy, ponieważ potencjał jest ogromny, ponieważ jest jednak ogromny dorobek duchowy Europy, którego nie można porównać powiedzmy z duchowością, czy afrykańską, czy nawet azjatycką. Tutaj Europa zaszła dużo dalej, no i z tego coś powinno. Odbić od korzenia. To już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że, że też o, to jest chyba problem samych nie tylko chrześcijan, ale też katolików. I jeżeli spojrzymy na kulturę, szczególnie na kino. To nie ma twórców katolickich już dzisiaj. No, pan jest de facto ostatnim europejskim twórcą katolickim. Też, też nie do końca te. Ja nie chcę pana szufladkować jako katolicki twórca. To w pewnym momencie się stało tak po filmie o papieżu, że tak pana zaczęto, zaczęto odbierać. Ale chodzi mi o to, że nie ma kogoś, kto z tej perspektywy opowiada o świecie już. Trudno mi powiedzieć, bo może czasami coś się znajdzie, ale też sytuacja obiektywnie jest taka, że przebić się z takim głosem jest szalenie trudno, bo jest dość duży. Dość duża zapora przeciwko takim twórcom i ja to widzę już w szkołach filmowych i niestety muszę moich studentów raczej uprzedzać, żeby się nie afiszowali swoimi przekonaniami. Po owozach ich poznacie, ale nie chodźcie i nie, 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 nie łopoczcie sztandarem waszej przynależności wyznaniowej, bo was nie dopuszczą do głosu po prostu. Taka jest, taka jest potoczna rzeczywistość, więc powstają oczywiście takie te filmy kościółkowe. Dla zamkniętego grona ludzi, których one utwierdzają, może wierzę, nie chcę ująć, ale takiej debaty, jaką prowadzili wielcy myśliciele w historii, jaką prowadził Leibniz, czy Descartes, czy kogo chcę jeszcze wymienić, czy Nietzsche, no, czy Dostojewski, no, taka debata dzisiaj jest trudna i tu chyba właśnie ciąży ten pełen brzuch, który. Oddala ludzi od myśli ostatecznych, od myśli trudnych, od myśli niewygodnych. Bo, no, taki banał, tak, ale no, możemy ten cytat przywołać, że no, jak, jak, jak ludzie przestają wierzyć w Boga, no to nie jest tak, że nie wierzą w nic, tylko wierzą w cokolwiek. A i chyba twórcy zachodniej kinematografii. I znów zostawmy troszkę z boku Amerykanów. Oni jeszcze mają Trensa Malika choćby, który też moim zdaniem od tej teologii przyrody, od tej. Od tego synkretyzmu religijnego wszedł w ostatnim filmie troszeczkę w katolicyzm mocniej, ale jednak w Europie ta duchowość jest, tylko to jest duchowość absolutnie niewajdżowa, to jest duchowość dosyć płytka, to jest duchowość ocierająca się o, no bardzo synkrytyczna, ale jednocześnie nie zanurzona w nic, w nic takiego konkretnego. Dobrze, że pan więcej tych filmów ogląda ode mnie, hmm. bo ja po prostu unikam, ale no pewnie to tak jest. Natomiast zastanowienie nad życiem, na przykład dylemat, który ma chrześcijaństwo. Kilka takich wiecznych dylematów między sprawiedliwością a miłosierdziem, gdzie jesteśmy rozdarci, bo sprawiedliwość nakazuje, żeby zło było ukarane, i ludzie tego się domagają, tego pragną, szukają odwetu, a z drugiej strony miłosierdzie, które nagle pozwala złu być bezkarnym, pod warunkiem tylko, że ktoś go pożałuje. A z drugiej strony no, dylemat, który podniósł luter: łaska, predestynacja czy zasługa. Czy można sobie zasłużyć na życie wieczne, prawda? Tak jak się mówiło, na zbawienie. No, w średniowieczu to nie było wątpliwości. Ludzie byli przekonani, że cnotliwym życiem się zasłuży. Ale dzisiaj nie mamy w ogóle podstaw, tak twierdzi, bo tego wcale nigdzie Biblia, Ewangelia tego wcale nie obiecuje w ten sposób. Mówi, że musimy zostać wybrani, mówimy u katolików, że musimy współpracować z łaską. To jest taka pewna formuła pośrednia, ale mówiąca o tym, że ostatecznie to nie za swoje zasługi będziemy. Będziemy wybrani, jeśli będziemy wybrani. I to jest dylemat bardzo żywy, to jest dylemat dotyczący bardzo wielu ludzi, jak się zastanawiają, dlaczego czynić dobro, czemu to służy. No czy dobro czynimy dla naprawdę dla dobra i cieszymy się, i to, że nie zostaniemy żadnej nagrody, to jest z góry założone, czy jednak to jest transakcja. Ja zrobię coś dobrego, ale Boże spraw, żeby mnie się powiodło. No i tu jesteśmy w innym świecie. No, w świecie biznesu, tak. W świecie transakcji. W świecie, w świecie biznesu bardzo wielu, wiele osób przyznaje się do tego, że czują, że to ktoś inny rządzi, że to nie ich zasługa, tylko że im było dane, dostali sukces w prezencie, a drudzy nie dostali i wcale nie byli gorsi. Ja mam też takie wrażenie, że tutaj już nie ma w ogóle pytania, albo inaczej może, że tak, że nie ma pytania o to, czy co jest dobre, a co złe, bo w świecie relatywizmu nie ma dobrej i zła. No dobrze, ale jest sukces i klęska, to na pewno jest, może się. Zbogacić albo przegrać, może być popularnym, sławnym, zdrowym, pięknym, albo brzydkim, chorym i biednym. No i teraz to jedno nazywamy sukcesem, drugie nie nazywamy sukcesem. Mnie bardzo cieszy, ktoś to gdzieś nakładnie napisał, że sukces nie jest żadnym imieniem pana Boga. To znaczy, tu nie należy się, nie należy się poddawać złudzeniu. Bóg nie obiecuje sukcesu. Albo jeżeli, to tylko ten duchowy. Ten właśnie polegający na tym, że kto jest zdolny do, 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 do kochania, do miłowania, ten odnosi sukces, ale ten, co zdobył pieniądze czy władzę, no to jak wiemy, to zawsze w końcu każdego zawodzi to nie było takiego, który by nie był zawiedziony. Ja tak zastanawiałem się, w czasie pandemii, czy po pandemii, czy po jak się skończy, tak, ten ta zaraza współczesna czy. Czy to zmieni nastawienie ludzi jakoś do życia? Mam takie wrażenie, że to chyba nie zmieniło. To znaczy ona ano dlatego, że ta pandemia tak nas musnęła ledwie, to nie była prawdziwa pandemia. Mhm. Prawdziwa pandemia to wtedy, kiedy leżą zwłoki na ulicy. I tak bywało w historii wielokroć, że ludzie umierali dziesiątkami, że całe domy były wymarłe, bo leżało tam masę trupów. To dopiero dawało poczucie końca takiego. Prawdziwego końca. Natomiast tutaj to tak, że każdy wierzy o kimś, kto umarł na COVID, ale właściwie to nas jakby nie dotknęło do końca. Stąd była tylko taka groźba na horyzoncie, nie przeżyta do końca. Że się nie ma co żałować, że nie było gorszej epidemii. Lepiej, że ona była łagodna, ale nie przyswoiliśmy sobie nauki żadnej z tego wydarzenia. No to co może spowodować, że jakakolwiek nauka będzie przyswojona przez zachodnie społeczeństwo? No, przez każde, tylko że to bogate to wymaga mocniejszego wstrząsu, ale wystarczy, że pojawi się meteoryt, który się zbliża do Ziemi i nagle pomyślimy, że jutro tej Ziemi może nie być. I wtedy będziemy oczywiście bardzo szybko zastanawiać się nad tym, co było warte nasze życie. No i po cośmy się w ogóle w tym, na, tym, na tym świecie pojawili? Chociaż te treści się pojawiają, no przecież cała, cała debata o, o, o ociepleniu klimatu, cała debata o końcu Ziemi. Jest zanurzona nie w żadną religijność, religijność taką, jaką znamy, tak, Judeo chrześcijańską czy nawet islamską, tak, monoteistyczną, tylko bardziej pogańską, ale ona jest. To Znaczy, to jest coraz bardziej wierzenie religijne. No tak, ale ono jest, znaczy ja bardzo szanuję oczywiście wszystkich zatroskanych o dobro planety, ale jesteśmy w tym tak zaplątani, jest taka niewiara jednak w wrzetelność tej nauki, która nam o tym coś mówi, tak nie jesteśmy pewni. tyle było już widomej korupcji w tych najrozmaitszych postanowieniach, gdzie jedni otwierają elektrownie atomowe jako zbawienie, drudzy ja chcą zamykać z tego samego powodu. No trudno jest ufać takiej, takiej wiedzy, ona jest wątpliwa ciągle, a zagrożenie jest niewątpliwe. No, za, to, ale to, 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 my jako katolicy też musimy pamiętać o tym, że dostaliśmy tą ziemię, tak? od, od, od Boga dostaliśmy ją, żeby nią tutaj, żeby też o nią dbać. Tylko my chyba w zupełnie innej perspektywie, jako chrześcijanie, patrzymy. Panie na to Ale gdybyśmy nie... byli tacy bardzo chrześcijańscy, to byśmy powiedzieli, na przykład, że wszystkie dobra tej ziemi są wspólne, to znaczy, nie ma powodu, że jak ktoś rozstawił namiot na kawałku pustyni, a pod spodem jest ropa, to jemu się ta ropa należy, bo on nie ma w tym żadnej zasługi. Tak jak nie ma zasługi ten, który siedzi na kopalni miedzi czy innych rzadkich metali. Czy powiedzmy Brazylia, która zapewnia nam oddychanie przez swoją puszczę amazońską i moglibyśmy podobno stworzyć taką samą puszczę na Saharze, gdybyśmy ją nawodnili. I to jest podobno możliwe, tylko musielibyśmy mniej przejadać, a więcej wkładać w taką no, inwestycję bytową, jaką byłaby prawda, zazieleniona Sahara. Mhm. Ja też tak się zastanawiam w ostatnich, w ostatnich latach, bo jak już tak pływamy też po różnych tematach, ale wciąż egzystencjalnych, to się zastanawiam, chociaż te, tego tematu pan akurat w swoich filmach nie, nie podejmował, a tego, co się dzieje przy rozwoju tej, tej sztucznej inteligencji, tego, co się dzieje przy rozwoju techniki takiej, jaką mamy w tej chwili. Ja się zastanawiam, czy tutaj nie mamy do czynienia z absolutną rewolucją tego, co czeka ludzkość niebawem. To znaczy, Bardzo że... możliwe, ale ja się tym zajmowałem na innej płaszczyźnie bardzo Państwa zapraszam do Onetu, gdzie wiszą takie audycje stworzone przez naszą fundację, która współpracuje zarówno z Obserwatorium Watykańskim, jak i z NASą i paroma innymi instytucjami. To się nazywa Masterclassa z nas -ą. I tam właśnie słyszymy najrozmaitsze głosy, bardzo interesujące i bardzo skrajne, od uspokajających do niepokojących o tym, czy ta sztuczna inteligencja jest prawdziwie zagrożeniem, czy to jest troszkę urojone zagrożenie. No ale pamiętamy, jak wybuchała pierwsza wojna, pierwsza bomba atomowa, to też była niepewność, czy ta reakcja jądrowa się zatrzyma. I chociaż naukowcy przysięgali, że są pewni, że się zatrzyma, to jednak lęk był ogromny. Na szczęście się zatrzymało. No, oczywiście nie wiemy też, jak, jaki będzie rozwój tej sztucznej inteligencji, czy, czy będziemy widzieć coś takiego, co nam przepowiedzieli niektórzy twórcy filmów science fiction. Tak? Natomiast jedno jest pewne, już teraz widzimy, że sztuczna inteligencja pogłębia coś, co jest chyba największą bolączką ostatnich kilku lat, czyli, czyli, czyli no, no, celebracja kłamstwa, postprawdy. W mediach, tak? Znaczy nie wiemy, co jest prawdą, a co kłamstwem. No dobrze, ale to myślę, że to zostało zakwestionowane wcześniej, niż wymyślono sztuczną inteligencję. To był postmodernizm i cały nurt, który już trwa od kilkudziesięciu lat i który kwestionuje w ogóle możliwość istnienia prawdy. No a z tym się zetknęliśmy, i dzisiaj ludzie postępu właśnie głośno mówią, że to prawdy nie było i nie ma, i nie ma jej co szukać, i mało tego, że prawda jest źródłem. Tęsknota za prawdą jest źródłem zła, bo Prowadzi do przemocy i tak dalej, i tak dalej. To no w ogóle całe wartościowanie, no bo jak nie ma prawdy, to nie ma też wartości. To znaczy, nikt nie jest od nikogo w niczym lepszy. Już poza olimpiadą i nagrodą Nobla nie ma właściwie żadnych konkursów, w których byśmy powiedzieli, że ludzie się ze sobą zmagają. Zatem cywilizacje się zmagają, kultury się zmagają. To nie jest tak, że one sobie żyją obok siebie. Mhm. Tylko jednak chyba rację ma Huntington, który mówi, że one się. Zżerają wzajemnie, i potężniejsza, bardziej dynamiczna, bardziej żywa, wchłania tą drugą. I taka jest również nasza polska historia. Myśmy w naszej Rzeczpospolitej, tej właśnie XVI-wiecznej, mieli zdolność wciągania innych do siebie i byliśmy przyciągający po prostu. Nikomuś nie musieli narzucać, nikt polskiego języka nikogo, nikomu siłą nie wmuszał. Tylko to było warto się go nauczyć, było warto wejść do cywilizacji, która była właśnie otwarta, dynamiczna i oferowała taką wolność, jakiej nie oferowali inni. To to było tak w historii, że jak no coś lepsza, dynamiczniejsza kultura zastępuje tą gorszą. Przegrywa, ale czasami bywa, że kultura już popada w sklerozę i jak teraz obchodziliśmy parę dni temu, Smutną rocznicę upadku Konstantynopola. No to przecież właśnie to imperium rzymskie, które trwało do 1500 roku, no w końcu już się wyczerpało i przyszła cywilizacja, która nie zastąpiła jej niczym pożytecznym dla nas. Bo Turcji nie, nie uzyskaliśmy nic. Ale myślę, no. że to jest jakaś forma nie wiem, historycznego determinizmu? To jest tak, że cywilizacja zaczyna siebie nienawidzieć w pewnym momencie z jakichś nieracjonalnych powodów? Bo ja mam takie wrażenie, że chyba europejska, że Europa przestała. Znaczy Europa po prostu się nienawidzi. Europa nienawidzi własnych korzeni. Europa postanowiła popełnić samobójstwo. No pan to dość ostrzej stawia, ale ja to samo czuję. Tylko może to jest jedna z ewentualności. Europie to grozi, bo rzeczywiście. Ze wszystkich istot żywych, tylko człowiek jest zdolny do tego, żeby swoje własne życie zakończyć. To jest pewna osobliwość. Teraz dzisiaj modniej jest mówić, że człowiek jako istota nie różni się od reszty przyrody ożywionej. No i to jest głupstwo oczywiście, bo się różni. To znaczy, widziany z kosmosu jest pyłkiem, prawda, ale z kolei widziany od środka jest centrum świata. Jest inny od innych i między innymi jest zdolny do samozagłady. Ja myślę, że to miał na myśli Jan Paweł II, kiedy mówił o cywilizacji śmierci, to niepotrzebnie zostało zawężone do aborcji czy eutanazji. Natomiast to jest taka przestroga, że wszystko to, co nowe, czy inżynieria genetyczna, czy te wspaniałe możliwości właśnie sztucznej inteligencji, że one mogą zarówno doprowadzić do rozkwitu, jak i do zagłady. I że tu trzeba być czujnym, dlatego że ten gen śmierci jest w nas i my go rzeczywiście czasem uruchamiamy. Nasza natura chyba się zupełnie nie zmienia. Zmieniają się tylko pewne narzędzia, które mamy, ale chyba pozostajemy tym, kim byliśmy. Ale ta różnica jest teraz taka, że zaczęliśmy siebie nienawidzieć i swoją własną przeszłość, czego wcześniej nie było, przynajmniej w tej, w tej judeo chrześcijańskiej cy, w, w no, tak cywilizacji. Ale była, była wyraźna orientacja no, coś przez wiele wieków. No, miała jakby na horyzoncie jako cel zbawienie. A w tej chwili, od czasu właściwie renesansu, zamiast zbawienia, pojawia, pojawia się tylko chciwość jako motyw, żeby posiadać. Im więcej posiadamy, tym jesteśmy, wydaje się szczęśliwsi, a to głupstwo bo oczywiście, to jest nieprawda. Natomiast wyobrażenia o tym, że my naszym życiem na coś mamy zapracować, że ono do czegoś ma nas doprowadzić, to nam zginęło z horyzontu, i stąd ta pustka na horyzoncie. Pustka marzeń. My nie wiemy do czego, o czym marzymy. Dawni ludzie marzyli o zbawieniu. Mm. A dzisiaj nie bardzo, potem marzyli o tej powszechnej zamożności. No, dziś są zamożniejsi, już nie są głodni, mieszkają w ocieplanych mieszkaniach. No i o czym tu marzyć dalej? Jaki świat miałby przyjść, który by nas cieszył? Świat bez przeszkód to przybyłoby nieszczęście. Ludzie się degenerują w momencie, kiedy nie mają nic do roboty, kiedy mają pełną lodówkę. I żadnych zadań. No więc musimy coś sobie postanowić, jakieś zadanie postawić. A to jest nie, jakby niemodne w tej chwili. Chcemy się cieszyć tym, że nie musimy nic, I że może przyjść ta automatyczna zapłata, ta renta za samourodzenie. I jak wtedy żyć, gdzie znaleźć sens w pracy? No to tylko wolontariusze to wiedzą, bo oni jedyni żyją nie dla zarobku, tylko dlatego, żeby czegoś dokonać. I to jest może pewna przyszłość ludzkości. No, chociaż ta myśl rewolucyjna cały czas jest silna, no, to, to że dzisiaj nie mamy marksistów, którzy walczą e, aż tak mocno o równość płac, tylko mamy neomarksistów czy marksistów, którzy walczą o równość pełną, no, równość rasowa. Oczywiście ze względów czysto ludzkich powinna zawsze mieć miejsce, ale o, o ten egalitaryzm taki wszystkiego. Tak? To znaczy, no, ale egalitaryzm, który przeczy wartościom wszelkim. Dokładnie tak, no bo nie ma wartości. No ale właśnie nie ma egalitaryzmu na olimpiadzie. Bo gdyby był, to nie wolno, żeby, było, żeby ktoś był nagrodzony, bo musieliby wszyscy biegnąć równo. I my w życiu musimy odtworzyć sobie skalę wartości, w której warto się ścigać. No, na przykład, ścigać się, no, mówiąc staromodnym słowem, w cnocie, czyli po prostu w szlachetności, w kulturze, w delikatności uczuć, w wielkoduszności. To wszystko są takie pola, na których warto się ścigać, a nie mówić, że wszyscy jesteśmy tacy sami. No tak, no, ale jeżeli toczymy te. To jest, to jest tak jak ostatnio w jakimś. już na którymś z portali internetowych widzę. Yy, yy, opis któryś z protestów w Polsce. Tak? Gdzieś yy, jakiś był baner, że są dwie płcie. I ten portal duży, mainstreamowy, duży portal w Polsce mówi kontrowersyjne hasło, o dwie płcie. Hmm. Jeżeli do, do, do... Ale słowo kontrowersja do... jest też jednym z najbardziej zakłamanych słów. Dokładnie tak. Bo nie wiadomo, co to naprawdę miałoby znaczyć. To znaczy, to jest od razu dyskredytacja pojęcia, bo jak coś jest kontrowersyjne, to znaczy, nie może być prawdziwe. No głupstwo oczywiście, ale no tego, tego mamy sporo. I stąd wydaje mi się, że dzisiaj jedną z snut najbardziej poszukiwanych jest zdrowy rozsądek. No, po prostu trochę umiarkowania i trochę trzeźwości, takiego chłopskiego, prostego myślenia i nie wdawania się w te subtelne zawiłości, które w końcu no są tak jak, jak, jak wąż pożerający własny ogon. No tak, no ale bo no, pan przecież dobrze zna środowiska klasycznych też liberałów, europejskich, amerykańskich i a, i to chyba jest trochę też tak, że te środowiska liberalne wychowały środowiska rewolucyjne na własnym łonie i dzisiaj sami są ścinani, tak jak w każdej rewolucji, tak? Ojcowie są ścinani przez dzieci, później dzieci przez tych następnych, ale myśli pan, że to właśnie środowiska liberalne mogą w końcu zobaczyć się. Pan, ale poświęcić... używa Pan od razu tego tej szufladki, że to jest liberalne. My nie bardzo wiemy, co to znaczy. Mówię liberalne. w takim klasycznym klasycznym. Ale to możemy... wszystko się nie sprawdza w tej chwili, ani konserwatyzm się nie sprawdza, jako sformułowanie trzeba powiedzieć o co? Naprawdę chodzi. Ani nie, no widzi pan, niedawno miałem taką debatę w Gdańsku, bardzo sobie ją chwalę, gdzie były dominikanin, filozof, człowiek wielkiej kultury, zapytał mnie na wstępie, czy ja się zgodzę, że on mnie nazwie konserwatystą. No więc ja odparłem oczywiście, że jak mu to sprawia przyjemność, to proszę bardzo, mnie to nie obraża, tylko że proszę darować, że ja pana też uważam za konserwatystę, mhm. bo Pan siedzi w XIX wieku, ma pan za sobą Hegla, Feuerbacha, i wszystkich przebrzmiałych filozofów z niczym włącznie. A ja mam wrażenie, że jestem w XXI wieku, bo czytam, co mi mądrzy fizycy podpowiadają i widzę świat zupełnie inaczej. I teraz tylko pytanie, kto z nas jest postępowy? I to historia przesądzi, prawda? Bo przymiotnik postępowy uważany jest za pozytywny, a na przykład kontrowersyjny to jest negatywny. No to są głupstwa także. Bo postępowy, jeżeli postęp zmierza do przepaści, to co to za postęp, prawda? I Ci, co prowadzą ten tłum do zagłady, do czy to są przywódcy? Nie, to raczej lepiej być w wariergardzie tego ruchu, a nie na początku. I tutaj już zaczynamy taką szczegółową debatę, o jakie wartości nam chodzi, jaki świat jest tym światem bardziej upragnionym niż świat dzisiejszy, jaki świat jest jeszcze gorszy od dzisiejszego świata. Ale to, to nie jest trochę tak, że jeżeli nie mamy perspektywy innego świata, który nas pociąga, to musimy w tą samą zagładę wejść, bo to jest chyba trochę tak jak z PRL-em. Jeżeli wasze pokolenie, tak. Moje nie, no ja byłem dzieckiem, w latach 80. się urodziłem, ale wasze pokolenie o coś walczyło, no to mieliście. Perspektywy innego świata, czy demokracji zbudowanej na takich czy innych wartościach, ale jednak była jakaś, była jakaś alternatywa wobec PRL-u. Zastanawiam się, czy jest jakakolwiek alternatywa wobec tak zwanej liberalnej demokracji. Czy, to się, czy, czy degeneracja przychodzi też przez to, że nie ma czegoś, co, w co można byłoby zamienić ten system, nawet jeżeli widzimy jego wady? No tak, ten system musi się sprawdzać wobec sformułowanych wyznań, wyzwań. Jeżeli ja teraz. Widzę się, zbliżający się meteoryt, któremu cała ludzkość może stawić opór, to ja natychmiast widzę, jak się możemy zorganizować, Też to Science Fiction się tym bawiła wielokrotnie, ale wiemy, że całe społeczeństwo się potrafi natychmiast przestawić na najbardziej elementarne wartości, które pozwolą mu społeczeństwu przetrwać. Natomiast w momencie, kiedy wydaje się, że wszystko wolno, że nic nam nie grozi, że można sobie pozwolić na każde głupstwo na każde wariactwo na każdą nieodpowiedzialność na każde głosowanie takie fanaberyjne że coś mi przyszło do głowy komuś nazwój zrobię minę pokażę język zagłosuję na najgłupszą partię żeby była heca to jest możliwe wtedy kiedy ludzie nie czują prawdziwego zagrożenia a tymczasem nasza, nasz byt jest zawsze zagrożony on nie jest nie jest mniej ani bardziej zagrożony dzisiaj on zawsze może doprowadzić do Katastrofy, stąd ta czujność, to wszystkie zwierzęta to mają. Ja ciągle przywołuję obraz moich ośmiu psów, dlatego że one zdegenerowane od stuleci, prawda? Bo to są psy przy, żyjące przy ludziach, a jednak one mają zawsze nastawione uszy i one nigdy we śnie nie przestają być czujne, bo wiedzą, że świat jest pełen niebezpieczeństw. A myśmy to stracili, niemądrze wierzymy, że już nam nic nie grozi, chociaż jeszcze 30-40 lat temu. Baliśmy się realnie bomby atomowej, i teraz nam to przez chwilę, taki powiew tego strachu, powrócił, ale już przeszedł, już ludzie myślą, to się nie zdarzy na pewno. No to wszystko się może zdarzyć i lepiej być na najgorsze przygotowanym myślowo. No bo to, to szczególnie ci, jeżeli nawet będziemy wracać do tej terminologii bardziej klasycznej i, i spojrzymy na Prawice, chociaż to, to pojęcie prawica lewica też ja się zgadzam z panem absolutnie nic dzisiaj nie znaczy ale to też chyba trochę jest tak że ludzie prawicy czy konserwatyści oni też widzą że ta zmiana nastąpiła nie 80-90 100 lat temu, a to jest chyba dużo głębsze, tak naprawdę chyba od oświecenia gdzieś idzie to odwrócenie się od wartości, tak, że ten proces, że rewolucja francuska to nie był ten początek, tak? Odwrócenia się od wszystkich wartości, tylko to troszeczkę wcześniej. Ale wcześniej mówi się, że nawet od renesansu to się mogło zacząć. Ale to był jeden z nurtów, ale towarzyszył, towarzyszyły mu nurty przeciwne. No a w tej chwili w XIX wieku ta, ta para i elektryczność tak ludzi zafascynowała. Za, za że wydawało się, że jesteśmy tym najlepszym ze światów, <grymne> jeszcze z większą naiwnością, niż to Leibniz przedstawił, bo Leibniz co innego zupełnie miał na myśli. Natomiast yy, i był wyśmiewany, że powiedział najlepszy ze światów. Otóż w XIX wieku wiedzieliśmy wszystko, co to jest najlepszy ze światów. To chcieliśmy świata demokracji, dostępu do sprawiedliwości, dostępu do nauki, do, 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 do leczenia. I to wszystko w zasadzie zostało osiągnięte. Natomiast to nie rozwiązuje problemów egzystencjalnych, po prostu takich jak żyć i, i po co żyć. A na tym przestaliśmy się zastanawiać w ostatnim stuleciu przynajmniej. I dlatego taka dziura teraz. No i cokolwiek może tą dziurę zapełnić? Wierzy pan, że w ogóle kultura może ją zapełnić i że kultura może no, coś zmienić? Jeśli nazwiemy kulturą w ogóle zapatrywanie na życie, no to każdy musi mieć jakąś kulturę i ta kultura może być wyższa albo niższa. Może być prymitywna, może być kultura, prawda, żula, menela, albo może być to kultura Mistyka i myśliciela, i dobroczyńcy, i kogoś, kto właśnie wolontariusza, który daje coś siebie i nic nie oczekuje w zamian. To wszystko jest no, ten diapazon między rozwiniętą ludzkością a zacofaną ludzkością. Chociaż w liczbie doskonałej to ten żul i menel jest tym, który jest najsprawiedliwszy. A No to już na to mi też chodziło, żeby powiedzieć, że to nie jest taka determinacja społeczna, to jest całkowicie indywidualne. Jest coś jeszcze takiego w kinie, o czym bardzo Pan by chciał opowiedzieć, o czym Pan nie opowiedział i coś, co tak boli, gdzieś tam. Pana. Ja bym tak mogłem. za każdym razem odnował. Dręczy mnie ciągle właśnie pytanie o to zło, z czego ono się bierze. I co zrobić ze złem nieukaranym, i złem, które się nie chce do tego przyznać. To mnie dręczy właściwie całe życie, bo z drugiej strony no potępiam myślenie o zemście, o tym, że, że człowiek powinien sam. Wymierzyć sprawiedliwość, bo życie w świecie, gdzie niesprawiedliwość jest bezkarna, jest szalenie niekomfortowym życiem. Jest bardzo niekomfortowo się żyje jak obok widzę korupcję i nic nie mogę na to poradzić. Nawet jak ta korupcja mnie nie dotyczy osobiście, ale to był ogromny, to był ogromny dyskomfort, szczególnie późnego komunizmu, kiedy ta. Codzienna korupcja, ta, 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 te, 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 te małe łapóweczki, to, że pani trzymała kiełbasę pod ladą i wynosiła na zapleczu, to wszystko było takie wstrętne. Czuliśmy się splugawieni takim życiem. No a tego dzisiaj znowu jest sporo i to szalenie uwiera to się po prostu niekomfortowo żyje. Mhm. No, tej sprawiedliwości, o wymierzaniu sprawiedliwości, to w Czarnym Słońcu to jest ten główny wątek. Tak? I tak. Czy, czy, może, czy mamy prawo samemu wymierzać tą sprawiedliwość? To, to Oczywiście spra ja mam wątpliwość, czy mamy prawo, ale z drugiej strony mam sztukę, którą napisałem, którą wystawiałem na Litwie, gdzie też do tego wracam i to w takim wymiarze no, historyczno-politycznym. No, ale to jest temat niechciany. To ja doskonale rozumiem, że to nie jest łatwo. Dzisiaj zaproponować, bo jednak dużo zła uszło bezkarnie i zostało w jakiś sposób tak przyklepane, że już się teraz mówi, to nie było zło, to była tylko pomyłka. Hmm. No, bo, no bo jak nie ma zła, no to może być tylko i wyłącznie pomyłka. Ale to też było zastanawiające, jaka była reakcja na eter, na pański film, który ja lubię, go chwaliłem w swojej recenzji. I Główne zarzuty krytyków filmowych dotyczyły końcówki eteru, tak? Czyli kiedy pokazał pan, że za złem, że za decyzjami człowieka stoi konkretne, osobowe zło, konkretne, tak? Tak, no stoi ta inspiracja zawsze otwarta i zawsze aktywna i możliwa. Ale to jest też, to, to było też dla mnie bardzo ciekawe, bo żyjemy w świecie absolutnych dosłowności. To znaczy w, w kinie też często zanika ta duchowość, zanika przenośnia jakakolwiek i w momencie, kiedy pan wprost pokazuje, co jest złem, to nagle to jest niedobre. No nie, to tak nie można. To jednak tutaj, w tym wymiarze, trzeba, trzeba, trzeba nie mówić o kim Trzeba nie mówić o, no, o tym złu, który ma swoje No, ale wymian. właśnie złu, które ma jakiś wymiar prawie, że osobowy. My tego nie umiemy nazwać. Po prostu trudno sobie wyobrazić, prawda? Diabła z kopytkami i z ogonem. Ale świadomość, że to jest więcej zło jest czymś groźniejszym niż tylko zwykły brak dobra że to jest właśnie jakaś dynamiczna siła, no to mając za sobą przeżytą wojnę jako dziecko, mając za sobą przeżyty już dość świadomie stalinizm, no to ja mam to poczucie, że to nie są żarty, że to ciągle to zło gdzieś krąży. I ten angeliczny obraz świata, taki wymarzony powszechnie, taki właśnie, gdzie będzie sam dialog, będziemy sobie rozmawiali między sobą, no wszystko to jest właściwie takie, takie, to, takie zakłamane wyobrażenie o jakimś takim raju, którego być nie może na tej Ziemi, dlatego, że wszyscy jesteśmy jednak w jakiś tam sposób skażeni, i religijnie mówiąc to się nazywa grzechem pierworodnym, tą taką przyrodzoną niedoskonałość człowieka. I nie będziemy nigdy mieli świata, w którym będzie cała sprawiedliwość, i cała. W yy, którym będziemy mieli wszystkie te kanty takie obłe i miękkie. No, Musimy mi się zdarzać. Z z tym, że no coś lepsze walczy z gorszym, czasem gorsze wygrywa, ale pre saldo, no jak nie robimy postępu, to cofamy się prawda, w rozwoju. No, jak pan obserwuje ten świat przez, przez tyle dekad, i, i zachodnich szczególnie, no bo wiadomo, w, w Polsce mieliśmy ten PRL, tak więc trochę inaczej. No ale kiedy pan patrzy na demokrację, na demokrację, która po wojnie się rozwijała, która się gdzieś toczyła, to. To ma pan wrażenie, że pewne idee cały czas wracają, tak jak cenzura dzisiaj w postaci politycznej poprawności, czy, 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 czy chęć zamknięcia właśnie ust tak, swoim oponentom. Czy to jest jednak coś nowego, że widzi pan te zagrożenia w nowej formie, czy jednak to są stare zagrożenia tylko, tylko, tylko na nowo opakowane? Nazwałbym je starymi, bo one są bardzo podobne do tych, które kiedyś były. Jest to tak, że demokracja jest bardzo, bardzo takim Kruchym, kruchą konstrukcją. I ona jest możliwa tylko wtedy, jeżeli uczestnicy demokracji są szalenie odpowiedzialni i postępują zgodnie z wymogami no pewnej umowy, którą trzeba zawrzeć, jak się będziemy traktować wzajemnie. Nie na darmo ta ateńska demokracja trwała tak krótko, a potem Grecja wydała Bizancjum, które było despotią przecież, i wzięło to raczej z Persji z taki model zarządzania arbitralnego. I to samo jest dzisiaj. Myśmy się na tyle nasycili tą wolnością, która przyszła, że zaczęliśmy chyba jej dzisiaj nadużywać. To znaczy, że ludzie głosują nieodpowiedzialnie, że ludzie nie poczuwają się do, do odpowiedzialności za, za resztę, za, za społeczeństwo, za historię. No i dlatego ta demokracja trzeszczy. Ale myśli pan, że to jest jej koniec? Że coś będzie innego? Nowego? Nie, ja mam nadzieję, że jednak tęsknota za tą demokracją, taką lepszą, jest tak silna, że ona jeszcze się parę razy otrząśnie, ale potem może nastąpi w ogóle jakiś inny system, bo ta demokracja obecna jest no, niesłychanie niedoskonała i szalenie archaiczna. Mnie to uderza w takiej najbłahszej sprawie, mianowicie głosowania. No przecież głosowania są żenująco prymitywne, to znaczy ja nie mogę wyrazić na przykład swojego negatywnego głosu, to jest takie proste, wystarczyłoby inaczej wydrukować kartę. Ja bardzo często nie mam ochoty głosować na żadną partię, tylko chciałem powiedzieć, byle nie ta, żeby ta przypadkiem nie doszła do władzy, albo żeby ten człowiek nie został prezydentem. Wszystko nie wiem, kto tam będzie inny, ale byle nie on. Ja powinienem móc to wyrazić, a nie mogę. Nie ma karty do głosowania, która by uwzględniała taki rodzaj decyzji. I dziesiątków innych problemów podobnych nie potrafiliśmy rozwiązać, tkwimy ciągle w tej najprymitywniejszej systemie, że głosujemy na ludzi i na partie, a nie potrafimy głosować bardziej subtelnie, albo głosować warunkowo, albo jak nie ten, to tamten i tak dalej. No Jeżeli nawet tego nie potrafiliśmy rozwinąć, to niedobrze z nami, trzeba by to poprawić. No tak, ale w, w czasie, kiedy. A jesteśmy tak w sobie zakochani tak? w czasie takiego powszechnego narcyzmu, tej wiktymizacji, tak, tego kultu ofiar. Wszyscy jesteśmy ofiarami dzisiaj, prawda? Nie wolno nas krytykować za nic. Może my nie chcemy wolności, po co nam wolność? Dobrze, Pan, pan przywodzi, takie straszne ruskie powiedzonko, rosyjskie, ruskie, oni mówią, nużne li Rabu Swoboda. I to najgorsze, co można zapytać, bo Rosjanie odpowiada na to nie nużna. To znaczy, że niewolnikowi wolność jest niepotrzebna. On jej nie chce, on chce być niewolnikiem. No i teraz w każdym z nas siedzi też taki niewolnik, który mówi: Ja nie chcę wolności, bo wolność to jest odpowiedzialność, to jest ciężar, to są konsekwencje. A tak to sobie ponarzekam, ponarzekam, a winni są inni, bo ja w tym nie biorę udziału. I to jest oczywiście From, ucieczka od wolności, wszystkie poważne rozważania na ten temat i to strasznie proste, rosyjskie powiedzonko. Nużna li rabu swoboda. To może model chiński jest przeszłością. No, oni tak twierdzą, a nam to grozi. Bo jak nie będziemy mieli sami w zapasie lepszego, lepszej wizji rozwoju, no to oni narzucą nam swoją. Czyli co, bez powrotu do wartości nie będzie można nic zmienić do wartości, które zbudowały naszą cywilizację, czy to też nic nie, Mało nie ma. Mało tego wartości, które zbudowały chińską cywilizację w wielu punktach są bardzo zbieżne. Tylko zakładają dużo większe ograniczenie ze względu na dużo większą jakby anarchiczność w ogóle natury ludzkiej, którą Chińczycy przewidują, i dlatego chcą nas zredukować do roju pszczół, w których każda pszczoła zna swoje zadanie. To jest przecież model Konfucjusza. Wiemy, że ten model zadusił kreatywność, twórczość, i dlatego Chiny nie są dzisiaj jeszcze tą najbardziej rozwiniętą cywilizacją, przecież kiedyś były. Ale za cenę dyscypliny zginęła twórczość, zginęła kreatywność. No ale to jest to, co ja, ja, ja też zawsze uważałem, że to nie Orwell przewidział tą przyszłość koszmarną, tylko właśnie Aldox Huxley i jego nowy wspaniały świat. Jak dzisiaj obserwuję świat, no to świat tej politycznej poprawności genetycznej modyfikacji nie, ale nie oni nie są ludzkości. komplementarni dla mnie oni się doskonale uzupełniają dla mnie to jest jedna książka tak tak to jest tylko o parę rozdziałów więcej to znaczy oczywiście że Huxley się skupił na tej stronie naukowej a Orwell na stronie społecznej ale właśnie to się niestety szalenie łatwo uzupełniał. Mm. Mm. Ja nie, ja, ja nie chciałbym też naszej rozmowy, która pewnie do końca się zbliża, jakoś kończyć bardzo pesymistycznymi akcentami. E, może, może warto czasami pozostać tym optymistą, chociaż nie wiem, czy jest, e, czy jest łatwo. Ale to powrócę do tego jeszcze pytanie o te kino o pańskie, bo to jest w ogóle bardzo ważne, że, że Pan jeszcze cały czas tworzy te swoje kino, takie odrębne. Ja to też napisałem w recenzji, nie wiem, czy pan, Panu się spodobał ten fragment. Ja trochę porównałem Pana do Skolimowskiego pod tym względem, tak, panie, że Skolimowski... I zrobił zresztą jego film IO, jest fantastyczny. Ja uwielbiam ten film, uważam, że to jest bardzo awangardowy film. to Znaczy to był najbardziej awangardowy film rozdania Oscarowego ostatniego, ale on mówi swoim odrębnym językiem. No tam Lech Majewski jeszcze jest ze swoim językiem, ale pan też mówi swoim odrębnym językiem, który jest anachroniczny, ale, bo mówi też o, doby, o dobru i złu. Tak? To jest też zupełnie odrębny, oddzielny język, więc no więc, więc. No, ja... no tak, ale bez rozróżnienia dobra i zła nie ma dramaturgii, a ja nie mówię tutaj w ogóle o moralności tylko nie ma dramaturgii, no bo musimy jakby komuś kibicować. Kibicujemy, żeby się coś zdarzyło, co uważamy za dobre. Mhm. Więc tutaj to dlatego cała dramaturgia dzisiejsza kuleje szczególnie w Europie, bo po pierwsze unika konfliktu, bo konflikt jest politycznie niepoprawny, a po drugie jak się nawet ten konflikt pojawi, to go natychmiast rozwiązuje w taki sposób, żeby właśnie nie było tego orzeczenia, co jest dobre, co jest złe, czy to się dobrze skończyło, czy źle. Mhm. No, a to znaczy brak marzeń, to znaczy, że nie mamy jakiegoś takiego wspólnego wyobrażenia o upragnionym świecie, o upragnionych relacjach międzyludzkich, o upragnionej polityce, o upragnionym stylu życia, takim, który by nas łączył, do którego byśmy zmierzali wspólnie, a powinniśmy to stworzyć. To jest kwestia artystów, którzy może nie wybiegają dosyć naprzód, bo tak bardzo się oglądają, czy aby ten tłum za nimi podąża, a tymczasem. Sztuka powstaje wbrew swoim odbiorcom i ona musi ich zaskoczyć, i musi ich zdziwić, tak jak było z Felinim, czy ktokolwiek oczekiwał Feliniego. No nie można było oczekiwać, bo trzeba byłoby sobie wyobrazić taki świat, jaki on wymyślił. Kiedy się pojawił, to jesteśmy mu wdzięczni, że obdarzył nas taką wizją. Ja już teraz jak widzę pewien typ osoby, która siedzi na oparciu fontanny w Rzymie, to wiem, no to postać z Feliniego. A kiedyś bym takiej nie nazwał, bo mnie nie zauważył. I stąd sztuka ma też rzucić obraz ten tego, co jest upragnione, do czego byśmy tęsknili, co byśmy chcieli realizować, a nie bardzo to robi, bo jakby przyjęło się raczej, że sztuka jest postępowa wtedy, kiedy demaskuje, kiedy odziera ze złudzeń, kiedy pokazuje, że ideały są sparciałe, nie, nie, nieprawdziwe. Jednym słowem ta demaskatorska rola, która zwalcza hipokryzję no jest bardzo ważna. Ale ona nie powinna wyczerpować całej misji, którą ma sztuka, kultura, narracja. Raczej to powinniśmy cieszyć się tym, że ona także nam pokazuje, jak w Romeo i Julii, czym może być miłość. I wtedy to jest natchnienie. A Pana jeszcze porusza kino? Jest jakiś film, który jest w stanie Pana natchnąć? Czy... Nie, oczywiście, tak, tak. Oglądam, ja się bardzo pilnuje, żeby nie nie zgłaszać recenzji swoich kolegów, bo nie mogę panu zabierać z zawodu. To wy sobie piszcie, a my będziemy tworzyć. Natomiast nie mam już tej beznadziejności, bez, bezprzecznie kino mnie ciągle cieszy. Co jakiś czas nie oglądam tak wiele, bo też strzegę się tego, co niestety jest plagą pana zawodu i nie wiem, na ile pan sobie z tego zdaje sprawę, ale wy oglądacie, wy krytycy, oglądacie tak straszną ilość chłamu. Mm że po prostu wam się gust psuje, to nie może, nie, no nie może być inaczej, to się nie ogląda bezkarnie. Jakby pan cały czas chodził do, no nie chcę nazwać firmy, ale do fast foodu, to nie warto pana zapraszać do dobrej restauracji, bo wiadomo, że pan ma gust zepsuty. Wie pan, dlatego, ja dlatego tak usilnie skupuję cały czas choćby filmy z wydań Criterion Collection czy, czy, czy inne Blu-raye. Zresztą y, kilka wydań na DVD i na Blu-ray pa, pańskich filmów też mam. Kupiłem je sobie. Szkoda, że nie są wydane. To znaczy, szkoda, że nie ma jakiegoś boksu też z pana filmami. To Tutaj apelujemy, żeby nie zrobić zdążyłem. Nie zdążyłem w to, że żeśmy szykowali, no ale tor nam zabrano. No, żeby był ten Zanussi, żeby był ten Skolimowski, żeby były te. te, te bo nie ma. To, to, to jest też bardzo ciekawe. Wie pan, to ja, ja na przykład filmy Skolimowskiego kupuję, kupuję z Anglii, tak, z, z wydania angielskich, bo w Polsce nie są wydane zupełnie. Ale barwo ochronne, ochronne też mam chyba na DVD, bo na Blu-ray. Chociaż nie, na Blu-ray chyba są e, e, te filmy. Ale wie pan, no, ja oglądam. Klasykę i staram się odtruwać. To znaczy, to mam jeszcze większy problem, bo to już nie chodzi o kino, to już chodzi o streaming. Jeżeli my musimy jako krytycy zrobić recenzję kolejnego serialu Netflixa, której ja mam wrażenie, że scenariusze są pisane przez czat GPT i sztuczną inteligencję, one są tak podobne do siebie, to to, to to jest problem. Ale widzi pan w tym zagrożenie, że to może być koniec kina, streaming i, i. Wszystko może być końcem kina, ale nic nie będzie końcem narracji audiowizualnej, więc to, że się gdzieś przeniesie, że może się przeniesie w gorsze rejony, może będziemy wszystko oglądali na telefonie, to będzie oczywiście wielką stratą i cofnięciem się w rozwoju języka, ale w sztuce tak bywało. Jak się Gutenberg pojawił, to też ludzie załamali ręce, że zginęła już piękna kaligrafia i że będą drukowane litery. Okazało się, że to było przez chwilę z pożytkiem dla kultury przez parę wieków. No A dzisiaj już drukowane słowo jest drugorzędnym środkiem komunikacji. No ale pan się nie bał nigdy seriali i telewizji? Nie, nie. Bardzo właśnie czekam, żeby mi jakiś serial, który zaproponowałem, skierowali. Bo wydaje mi się, że to oczywiście nie jest serial w postaci mini-serialu, bo to jest podstawowa różnica między tym serialem bez końca, gdzie jest kilka tysięcy odcinków. I on musi z natury rzeczy komunikować nam, no, że życie jest taką sałatą po prostu pomieszanych wątków, że nic niczego nie wynika. Jeden się ożenił, drugi się rozwiódł, jeden się urodził, drugi umarł. To z tego to wynika bardzo wielkie poczucie chaosu. Natomiast no miniseria to jest tak jak wojna i pokój w trzech tomach. To po prostu w kilku tomach opowiadamy zwartą historię, która ma jakiś, jakiś musi mieć sens musi mieć swoją kulminację, czyli podlega prawom dramatu greckiego. A, a to jest ten model, którym się w ogóle no, stworzyła narracja w Europie. Więc ja na taki kolejny film na pewno też spod pańskiej ręki czekam. Krzysztof Zanussi był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję także.